Ja jestem, może się przedstawię, żebyście Państwo wiedzieli, kto do Państwa mówi, ponieważ nikt mnie nie zna. Jestem polskim emigrantem mieszkającym w stanie New Jersey od 35 lat. Jestem prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej w stanie New Jersey. Nie będę nic mówił na temat Kongresu Polonii Amerykańskiej, ani też bronił, chociaż dzisiaj były takie różnego rodzaju uwagi negatywne, ponieważ po prostu się z nimi zgadzam w dużej części. Mój temat nie będzie dotyczył Kongresu Polonii Amerykańskiej, a będzie bardziej dotyczył Polonii. Ponieważ jest to już kolejne wystąpienie na dzisiejszym spotkaniu, to cóż, jestem zwolniony z pewnego definiowania pewnych pojęć, ponieważ zostały one już dostatecznie zdefiniowane. W dzisiejszych czasach tak zawsze jest, że jeżeli zaczynamy rozmawiać, to dobrze jest pewne jakieś takie podstawowe rzeczy zdefiniować, takie jak wspólnota narodowa, naród, etos narodowy, powiedzmy sobie misja polskości, o której mówił profesor Nowak. To zostało doskonale dzisiaj przedstawione, więc do takich definicji się nie muszę odwoływać i przez to, mam nadzieję, uniknę niepotrzebnego patosu. Proszę Państwa, chcę mówić na temat Polska i Polonia razem czy osobno. Oczywiście jest to pytanie retoryczne. Odpowiedź jest no, prosta, prawda? Oczywiście, że razem. Polonia nie może się obyć bez Polski i Polonia jest częścią narodu, wspólnoty narodowej, prawda? Więc jeśli tak, to można sobie postawić pytanie, jaka jest polskość Polonii, prawda? Na pewno w Stanach Zjednoczonych, gdzie do polskości przyznaje się 10 milionów Amerykanów, a jeszcze większa liczba do jakichś tam związków, powiedzmy sobie, rodzinnych, dosyć luźnych. Językiem polskim operuje 1 milion czy do 2 milionów ludzi, prawda? I ich związki oczywiście są dużo silniejsze, są bardzo, bardzo żywe, ponieważ język otwiera dostęp do kultury, do tego, co nazywamy dziedzictwem narodowym. Natomiast pozostała liczba członków Polonii, na którą tak często się powołujemy, prasa polska się powołuje, oczywiście tego dostępu jest pozbawiona. Brak znajomości języka polskiego powoduje, że ich polskość jest dosyć, no powiedzmy sobie, luźna w czasach komunistycznych, tak jak to przedstawiła pani Maria. Próbowano Polskę dla tej grupy zredukować do takiej trochę cepeli. Stąd też, no i nie tylko z tego względu, ale polskość większości Polaków amerykańskiego pochodzenia to są pisanki, powiedzmy sobie, obchody świąt katolickich, też może niektóre tradycje rodzinne, ale no jest tam trudno, prawda? Ale to może powierzchowność tylko, prawda? No bo gdybyśmy zbadali to głębiej, nie wiem, czy ktoś to badał, nie znam takich badań socjologicznych, to tak na pewno gdzieś w jakimś takim kodzie moralnym te związki są dużo silniejsze, niż nam to się wydaje. W interesie narodu polskiego, wspólnoty narodowej jest, ażeby te związki były jak najsilniejsze. To jest takie wyzwanie dla państwa i wspólnoty narodowej, całej wspólnoty narodowej, której Polonia Amerykańska jest częścią, ażeby były jak najsilniejsze związki z Polską. Bardzo mi się podobało stwierdzenie, które przypomniał niedawno profesor Żaryn w Rzeszowie na spotkaniu. On powołał się na swojego nieżyjącego już przyjaciela, pana Michała Bieniarza. On był szefem Kongresu Polonii Szwedzkiej. Niestety już nie żyje. On kiedyś powiedział, że to jest największe wyzwanie, że żeby rozumieć polskość jako pewien dar, jako coś, jako pewną wartość, która pozwoli być lepszym człowiekiem w krajach osiedlenia. To jest coś, co niestety nie zawsze pokolenie emigrantów, którą tą polskość w jakiś sensie nosi w sobie, jest w stanie przekazać. Oni czują się Polakami, czują swoje związki z polskością, ale nie zawsze są w stanie tą polskość przekazać dla młodszego pokolenia. To jest zadanie dla nas wszystkich, dla całej wspólnoty.
ażeby to się stało. I trzeba się poważnie zastanowić, jakie są narzędzia do tego, jakie mogą być narzędzia. Proszę Państwa, ja jestem szczerze mówiąc sceptyczny, jeśli chodzi o udział państwa polskiego obecnie czy w przyszłości w pielęgnowaniu polskości za granicą. Proszę Państwa, w ciągu ostatnich 25 lat dla polskości więcej zrobiło Radio Maryja, aniżeli wszystkie kolejne rządy państwa polskiego. Ja myślę, że to właśnie do organizacji społecznych, takich właśnie jak to dzisiejsze spotkanie, powinniśmy liczyć i takie związki powinniśmy budować. Solidarnie 2010 to organizacja oddolna, społeczna. Kluby Gazety Polskiej, o której dzisiaj też mówiono, to też jest organizacja tak naprawdę oddolna, która powstała na fali protestu po 2010, po kwietniu 2010. I proszę Państwa, to organizacje społeczne stwarzają pewną nadzieję i tych kontaktów powinniśmy budować coraz więcej. I chcę też Państwu powiedzieć, jeszcze mówiąc o Radio Maryja, o tym środowisku, że forum polonijne było jeszcze zorganizowane kilkanaście razy właśnie w Toruniu przez Radio Maryja i przez tamto środowisko. W Polsce owszem są organizowane przez Wspólnotę Polską zjazdy polonijne raz na dwa czy raz na chyba cztery lata, prawda? Proszę Państwa, nie będę przedłużał, chcę bardzo krótko odnieść się do pewnych wyzwań, które stoją przed nami. Jakie powinny być zadania Polski i Polaków wobec Polonii? Przede wszystkim myśląc o Stanach Zjednoczonych musimy zdać sobie sprawę z pewnej specyfiki tamtego społeczeństwa i tej grupy polonijnej. Bardzo mało zdajemy sprawę z tego, że polskość i Polonia w Stanach Zjednoczonych ma bardzo długą historię. I to jest historia, na której można i trzeba budować. Jako prezes lokalnego Wydziału Kongresu byłem niedawno zaproszony na taką uroczystość, byłem bardzo tym zaskoczony, zaprosili mnie Amerykanie polskiego pochodzenia do takiej miejscowości zupełnie mi nieznanej, chociaż jest to mój stan. Little Egg Harbor to jest 20 mil na północ od Atlantic City, stolicy hazardu w naszym stanie. W miejscowości Little Egg Harbor miała miejsce bitwa w 1778 roku, stoczona przez regiment Pułaskiego. I stoi tam jego, nie pomnik niestety, ale tablica z brązu, zaniedbana, ale lokalni ludzie, Polacy organizują tam co roku w październiku uroczystość upamiętnienia tej uroczystości. Mieszkając 35 lat w Stanach Zjednoczonych nie wiedziałem o tym. A to są przecież Amerykanie, którzy nie znają języka polskiego i to jest ich związek z polskością. Pan, który tam był, opowiadał o tej bitwie. Port ten dzisiaj nieważny, nieistniejący praktycznie. Wówczas był ważny, ponieważ była blokada brytyjska portu w Nowym Jorku i innych portów na wschodnim wybrzeżu. I ten port to było miejsce, gdzie przywożono tam towary i tak dalej. Jakiś tam przemyt istniał. I wylądowali Anglicy do Filadelfii, do najbliższego miejsca, gdzie stacjonowały wojska amerykańskie. Było trzy dni marszu, bo tak wtedy można było podróżować, tylko marszem. Anglicy byli zaskoczeni, kiedy po jednym dniu przybyła właśnie kawaleria Pułaskiego. To była jego chyba pierwsza taka ważniejsza bitwa. Oddział nieduży, 60 osób, czy 60 kilka osób, w tym trochę Polaków, trochę Węgrów, a pozostali to Amerykanie. Oddział oczywiście zastał sytuację taką, którą zawsze zostawiają ze sobą Anglicy, czyli palenie budynków, mordowanie miejscowej ludności. Potyczka czy bitwa skończyła się tym, że 500-osobowy oddział musiał się szybko ewakuować na okręty. I lokalni ludzie o tym pamiętają. I proszę Państwa,
Nie będę już mówił szczegółów, ale Państwo na pewno znacie historię Polonii Amerykańskiej. Jamestown, dwóch generałów w wojnie o niepodległość. Wspaniała historia w XIX wieku. Olbrzymia rola Kościoła i stronnictw narodowych w budzeniu polskości. To jest historia, którą dzisiaj można i trzeba wykorzystywać, kiedykolwiek się spotykamy z polskimi biskupami czy hierarchami, jak silnie była wówczas zaangażowany kler, hierarchia w budowę polskości. Sytuacja Kościoła w Stanach Zjednoczonych jest inna niż w Europie Zachodniej, ponieważ tam istnieją parafie etniczne. Parafie etniczne prowadzone przez polskich proboszczów, przez polskich księży. One należą do lokalnych diecezji, ale to są parafie etniczne. To jest taka specyfika Stanów Zjednoczonych. Tego nie ma w Europie Zachodniej. W Europie Zachodniej są misje katolickie. Proszę Państwa, jakie zadania, które uważam, że tego typu spotkania jak dzisiejsze powinny się kończyć jakimiś takimi dwoma, trzema punktami, które powinniśmy w przyszłości prowadzić. Jakie zadania powinny stawiać przed sobą organizacje społeczne i wymagać tego od państwa polskiego, żeby w tym wspomagała, ale państwo polskie nie będzie czynnikiem sprawczym, może tylko pomocniczym. Ja zgadzam się z tym, co pan Adam dzisiaj mówił, mówiąc o, cytując słowa Reagana. Więc też to można innymi słowami wyrazić. Ja to wyrażam z takimi słowami, ponieważ jestem lekarzem, więc do rządu polskiego mamy najważniejsze dla nas oczekiwanie, to jest primum non nocere. Po pierwsze, nie przeszkadzać. A może, jeżeli będzie jakaś pomoc, to bardzo dobrze. Więc proszę Państwa, pierwsza rzecz to jest, koniecznie się trzeba zainteresować oświatą polonijną. Oświata ta jest prowadzona dla bardzo dużej ilości studentów. Ostatni zjazd nauczycieli polskich, który był w Jersey City przed dwoma laty. Tam było około 1000 polskich nauczycieli ze szkół polskich. Olbrzymia grupa ludzi. Nie zawsze to są niestety nauczyciele. Czasem to są po prostu osoby dobrane jako nauczyciele. Może z wykształceniem wyższym, ale w innych dziedzinach. Program tej oświaty. Czego się uczy polska młodzież? Czy moim zdaniem powinna się koniecznie uczyć historii Polonii Amerykańskiej? Bo to też świadczy, to też jest budowanie ich tożsamości. Troszkę innej może niż w Polsce, ale też jest to bardzo ważne, żeby oni się czuli członkami tej grupy społecznej. Bardzo ważne jest, żeby się zainteresować tym programami. Bardzo ważne jest, żeby w Polsce powstawały, to jest też zadanie właśnie dla Ministerstwa Oświaty, żeby w Polsce były szkolenia. One są, ale nie bardzo wiadomo, jak to się odbywa, dla nauczycieli polonijnych. Większa jest potrzebna interwencja w tej dziedzinie. Proszę Państwa, ja uważam też, że musi powstać program i również musi to być aktywność pozarządowa, gdzie do Polski na stypendia będą przyjeżdżały osoby polskiego pochodzenia, które w Polsce z kierunków humanistycznych, które w Polsce będą kończyć studia dziennikarskie, humanistyczne i które potem po powrocie do Stanów Zjednoczonych będą liderami polonijnymi, czy też będą pracowały w mediach, czy może w polskich szkołach. Nie możemy, Polonia nie może sobie poradzić bez wkładu intelektualnego kraju. Jest to bardzo ważne. Bez tego wkładu intelektualnego ważne organizacje polonijne, tak jak to już dzisiaj było cytowane, tracą swój związek właśnie z polskością. Mógłbym wiele przykładów podawać działalności Piasa w Nowym Jorku, który przecież skupia naukowców polskiego pochodzenia na amerykańskich uczelniach, działalności Muzeum Polskiego w Chicago, działalności i P&A i prasy, którą P&A wydaje. Ale nie będę tego robił, Państwo na pewno to w jakiś sposób znacie. Jest to duch, w którym te organizacje pracują, jest oderwany i coraz bardziej jest oderwany od polskości. Przyczyn tego jest wiele, ale niewątpliwie można to zmienić. Wymaga to po prostu większych kontaktów z krajem, a szczególnie kontaktów z elitami patriotycznymi w Polsce. Proszę Państwa, kończąc,
Chciałem tylko powiedzieć, że uważam, że bardzo ważne są jak najczęstsze kontakty między organizacjami społecznymi w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, w Polonii, że te kontakty służą nie tylko wzajemnemu poznawaniu się, ale też budowaniu nowych pomysłów, które być może w przyszłości uda się realizować. Dziękuję.